Dzisiaj obchodzimy dzień patrona naszej szkoły, Stanisława Konarskiego, który jest nim od 1921 roku, czyli od momentu jej powstania. W czasach PRL-u jego patronat zniknął, po czym ponownie pojawił się w roku 1987, z którego pochodzi nasz obecny sztandar, towarzyszący nam do dzisiaj we wszystkich oficjalnych uroczystościach szkolnych i lokalnych. Pierwszy się odważył na inną formę ustanawiać rady. On duchownego z świeckim łączył męża.
Dzieje nowe narodu otwiera, ojczyzny sławne bohatery tworzy, z mowy i serca pleśni głowową ściera jeden ubogi pijar, sługa Boży, na życie nowe zaprasza w podwoje. Nasz patron, słynny 18-wieczny duchowny, urodził się 30 września 1700 roku w Żarcicach Dużych, a zmarł 3 sierpnia 1773 roku w Warszawie. Życie Stanisława Konarskiego już od kolebki było bardzo trudne. Był najmłodszym z 10 dzieci Jerzego i Heleny Konarskich. Ojciec, miecznik sandomierskich Herbugryw, niedużej fortuny, pod koniec życia zyskał godność kasztelana Zawicholskiego. Matka, z domu Czermińska, spokrewniona była ze znaną rodziną Targów. Po przedwczesnej śmierci rodziców, dziećmi zaopiekował się wuj Antoni Czermiński. Inny krewny ze strony matki, Jan Targo, biskup poznański i warszawski, zatroszczył się o edukację swego bardzo uzdolnionego kuzyna. To dzięki jego pomocy i protekcji Stanisław mógł studiować w Rzymie i wszechstronnie się rozwijać. Muza historii, postać męża, skromną w kapłańską szatę pijara przycianą stawia i w trąbę uderza miecianą. Zapomnął wielu, tego nie zapomnął. On wszystkie myśli, wszystkie życia sprawy poniósł w obronie skołatanej nawy, nawy ojczystej, i sprawił, że z onej wyszedł maj trzeci, Kościuszko, legiony. Jako ksiądz był ściśle związany z zakonem pijaru, istniejącym do dziś. Zakon ten został założony w Rzymie w roku 1717 pod nazwą Zgromadzenia Paulińskiego Ubogich Zakonników Matki Bożej Szkół Pobożnych. Był to zakon nauczający, do Polski sprowadzony przez Władysława IV i do kanclerza Jerzego Ossolińskiego. Stanisław wstąpił do niego w roku 1715 po ukończeniu nauki w szkole pijarskiej w Piotrkowie. Po odbyciu nowicjatu w miejscowej szkole pijarskiej pracował jako nauczyciel poetyki i retoryki. Śluby zakonne złożył 15 sierpnia 1717 roku. W roku 1722 jako wybitnie uzdolnionego wysłano Konarskiego na studia teologii do Warszawy. Tu przyjął święcenia kapłańskie w latach 1725-1729 przebywał słynnym wówczas kolegium Nazareum w Rzymie. Swoją wiedzę pogłębiał na studiach we Francji, a także w czasie swych licznych podróży po Europie, poza Włochami i Francją. Był w Anglii, Niemczech, Austrii, Holandii. Któż to obudził w kraju życie nowe? Patrzcie, a chylcie ukorzoną głowę. Ksiądz Stanisław Hieronim Konarski to także sławny pedagog. Trwałe miejsce w dziejach polskiej oświaty osiągnął jako założyciel Kolegium Nobilum w Warszawie, słynnego w dziejach wychowania Zakładu Wychowawczo-Naukowego dla synów magnatów i wpływowych rodów Rzeczpospolitej, powołanych w przyszłości do kierowania losami ojczyzny. Ta sławna szkoła pijarska otwarta została 1 września 1740 roku. Warto także podkreślić, że to z inicjatywy księdza Konarskiego w 1765 roku została założona przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego szkoła rycerska, której celem było przygotowanie młodzieży szlacheckiej do życia obywatelskiego. Była to placówka o charakterze w zasadzie wojskowym, ale wychowywano w niej młodzież w duchu kultury polskiej i ideałów oświecenia. Do jej sławnych absolwentów należą m.in. Tadeusz Kościuszko, Julian Ursyn Niemcewicz, Jakub Lesiński i inni. Stanisław Hieronim Konarski był również reformatorem szkolnictwa. Idei reformy szkolnej oddał się bez reszty. Była to bez wątpienia jego historyczna misja. O oficjalną zgodę na reformę szkół pijarskich starał się w Rzymie przez 5 lat. Uzyskał ją w roku 1754 od papieża Benedykta XIV. W tymże roku otwarto nowy gmach Collegium Nobilum,
a ksiądz Konarski wygłosił mu czasławną mowę o kształceniu człowieka uczciwego i dobrego obywatela. Stanisław Konarski wiele podróżował. Ze szczególnym zainteresowaniem obserwował szkoły na zachodzie. Zapoznawał się z nowymi prądami wychowawczymi. Tu odkrywał więź szkoły z życiem, która uwidoczniona została w nowym programie nauczania. Europeizacja polskiego szkolnictwa to jedna z największych zasług tego XVIII-wiecznego pedagoga i reformatora. Nasz patron doceniał walory wychowania młodzieży przez sztukę. Z wielką radością informujemy, że teatr szkolny, którym zachwycamy się w obecnych czasach, działał już w XVIII wieku. Konarski uważał go za istotny instrument pogłębiania rozwoju duchowego młodzieży. Na zapleczu budynku w Collegium Nobilum budował wspaniałą salę teatralną, która do dziś służy studentom Akademii Teatralnej. Inscenizacje teatralne przygotowywane przez uczniów oddziaływały wychowawczo tak na odtwórców ról, jak i na widzów. Dokładnie tak samo, jak i w naszych czasach. Wystawiano sławne utwory, zwłaszcza klasyków francuskich, ale także samego Konarskiego. Ogromną popularność osiągnęła napisana przez niego tragedia Epaminondy, wydany w roku 1756 dramat w 5 aktach, oparty na historii sławnego wodza tebańskiego, pełen aluzji do stosunków polskich. Oto jej fragment. Prawo, choćby najświętsze, prawem być przestaje, jeśli szczęściu ojczyzny przeciwnym się staje. Nie ma zasług te, co my zwalujemy zasługi. Są tylko ku ojczyźnie wypłacone długi. Ten światły Polak i mądry nauczyciel doceniał także literaturę i wychowawcze walory czytelnictwa. W Collegium Nobilum znajdowała się biblioteka szkolna z bogatym księgozbiorem literatury polskiej i obcej. Teatr szkolny i czytelnictwo miały na celu podnoszenie poziomu języka ojczystego. W szkole Konarskiego dbano o jego piękno, jasność, prostotę i naturalność. Lekcje odbywały się w języku polskim. Miał ksiądz Konarski swój osobisty wkład w rozwój języka ojczystego. Jako nauczyciel retoryki i wymowy, sławny mówca, a także autor podręczników, spośród których dużą popularność osiągnęły podręcznik do retoryki o poprawie wad wymowy oraz gramatyka polsko-łacińska. W uznaniu zasług dla rozwoju języka polskiego uważa się Stanisława Konarskiego za ojca nowego stylu w wymowie. Stanisław Konarski to także znany literat. Był nie tylko pisarzem politycznym, ale także poetą, dramatopisarzem, językoznawcą, autorem podręczników. Poza dramatem pod tytułem Tragedia Epaminondy, spod jego pióra wychodziły także utwory literackie. Wiersze pisane po łacinie i po polsku oraz rozprawy pedagogiczne, filozoficzne i polityczne. Rozprawa pod tytułem O skutecznym rad sposobie albo o utrzymywaniu ordynaryjnych sejmów w 1760 roku. Volumina Ledum, czyli zbiorowy ustawodawstwa polskiego o poprawie wady wymowy. Przez usta złote, trwałość zapewnia myśl twardsza od głazu. Pamięci przyszłych imię twe obudzę. Nie piramidą, nie czarem obrazu, świątynią wiedzy i piastuną cnoty. A na frontonie stawię napis złoty – Konarski. Osiągnięcia księdza Stanisława Hieronima Konarskiego są olbrzymie. Nie sposób wymienić wszystkich jego zasług. Warto jednak podkreślić, że powszechnie uważany jest za prekursora polskiego oświecenia, który swoimi podstępowymi poglądami i światłością umysłu utorował drogę ideałom oświeceniowym. To projektodawca Komisji Edukacji Narodowej, pierwszego w Polsce Ministerstwa Oświaty. Ustanowiono ją 17 października 1773 roku.
W założeniach i pracach Komisji Edukacji Narodowej brali udział wychowankowie Collegium Nobilum, a więc uczniowie księdza Konarskiego. Marzył, by szkoła była dostępna z mocy prawa, a więc by młodzież miała wolny dostęp do nauki, niezależnie od pochodzenia czy kondycji materialnej. To marzenie, jak i jego postępowe postulaty w dziedzinie społeczno-politycznej spełnione zostały dopiero w Konstytucji 3 maja, czyli w 1791 roku. Takiego męża, którego mózg grono, wybrane ich jasne, zapisało koło, a pieśń leniwa nie dotknęła struną. Nadziejów nowych ponosimy czoło. Straszny to musiał być ów wiek miniony, szaleństwem możnych, swobodą pijaną, kiedy jednemu ledwie na miliony odwagi mędrca nagrodę przyznano. Jego wielkie zasługi dla ojczyzny zostały docenione za życia. W roku 1765 król Stanisław August Poniatowski przyznał Stanisławowi Konarskiemu unikalny numizmat własnego projektu z portretem oznaczonego i inskrypcją Sapire Auzo, temu, który odważył się być mądrym. Na rewersie medalu wyobrażono główny powód nadania zaszczytnego miana. Dwie grube księgi autorstwa Konarskiego z tytułami w języku łacińskim o poprawie wad wymowy i o skutecznym radosposobie. Księgi ozdobione zostały wieńcem dębowym symbolizującym cnoty obywatelskie. Życia dopełnił w celi zakonnej swojego Collegium Nobilum 3 sierpnia 1773 roku. Jego pogrzeb był wielką narodową manifestacją. Zmarłego pochowano w podziemiach Kościoła Pijarskiego przy ulicy Długiej. Serce wielkiego nauczyciela, przechowywane najpierw w Collegium Nobilum od roku 1882, znajduje się w prezbiterium Pijarskiego Kościoła Przemienienia Pańskiego w Krakowie. Jeśli to prawda, to ten brąz wyrzeka. Śmiercią jednego, cóż tu wszystkich czeka?
i to on sprawił bracia. Czas o nim złotym piórem pisze, że był to konar z ojczystego drzewa, pod którym duch się po krzewie znużony. Więc temu drzewu polska lutnia śpiewa, a wiatr daleki głos poniesie strony. Dzięki tak wielu zasługom oraz ponadczasowym sentencjom ksiądz Stanisław Konarski pozostanie niezapomniany. Stanisław Konarski, sentencja. Celem wszystkich szkół jest przede wszystkim uszlachetnienie serc i dusz. Rzetelnej nauki ciągle nam potrzeba. Dokładajcie wszelkich starań, kształcąc serce cnotami, umysł naukami, ciało ćwiczeniami. Miejmy odwagę być mądrymi, abyśmy umieli odróżniać dobro od zła. Ucz się, bo nauka prawdę od fałszu, dobre od złego, pewność od wątpliwości oddziela. Dużo czytaj, bo lektura przyczynia się do wykształcenia cnotliwych i wielkich mężów Rzeczypospolitej. Nigdy nie żałuj pracy i starania w nauce.